Kasia, widzę, że robisz się śpiąca. Ale ciekawy jesteśmy, prawda? I jak się ta książka skończy? Ale ty zmęczony jesteś. No to śpij dobrze. Słodkich snów. Basiu, jaka ulga. Spójrz, jak wszystko na dobre się odwróciło. Myślałam, że będziemy mieli bardzo wielkie problemy z policją, ze schroniskiem. Ale jest inaczej. Ty i Puszek jesteście sławni. Tak, i widzisz, Puszek przyniósł nam szczęście. Tak, ale mogło się to źle skończyć. Mamo, nie myśl zawsze tak negatywnie. Ach, Basiu, Basiu. Hej, Basia, masz ochotę ze mną i z Kasią pójść na lody? No pewnie, ale Puszek idzie z nami, okej? Tak, Puszek to gwiazda, oczywiście, że z nami idzie. Już się cieszę, do zobaczenia zaraz. Pa, pa. Te lody są takie pyszne. Puszek, ty też chcesz loda? Jak dobrze, że tu lody też dla psów sprzedają. Czy to ty, ta dziewczynka z tej nowej książki? No z tej książki Basia i Puszek, ich niezwykła przyjaźń. Tak, to ja. A możemy zdjęcie z wami zrobić? Byłoby super miło. Dobrze. Basiu albo Kasiu, zrobicie nam proszę zdjęcie. Jak fajnie, dzięki. Proszę! O nie, mam nadzieję, że inni mnie nie rozpoznają. Basiu, mogłabym sobie z tobą zdjęcie zrobić? Kasia, przestań mnie drażnić. Co stoicie? Chodźmy na shopping. Tak, chodźmy. Basia, zobacz, co znalazłam. O, moja opaska do włosów. O, spójrzcie, królowa Barbara. Ale ty wyglądasz! Co pan robi? Nie, o nie, pomocy! Złodziej! Ratunku, złodziej ukradł mi portmonetkę! Boże, a co to za pies? Bestia, wynoś się! Uciekaj stąd! Co za pies, jaka gadzina! Okej, tu masz tą portmonetkę! A teraz wynocha stąd! Ale mnie szczęście spotkało. Czy to twój pies? Tak, ten pies jest taki odważny. Mały, ale poradził sobie ze złodziejem. Odzyskał portmonetkę, którą mi złodziej ukradł. Nie wiem, jak wam mam dziękować. Gdyby nie on, straciłabym moje pieniądze. Nie tylko pieniądze, karty kredytowe, prawo jazdy, dowód, bony i tak dalej. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Ach, nie ma sprawy. Puszek jest dobrym i niezwykłym psem. Tak, bardzo niezwykłym. Jak mogę się odwdzięczyć? Ach, co tam? Nie musi pani. Sama nie wiem. Może macie ochotę na hamburgera? Hamburgery? Nie potrafię odmówić. Asia, Kasia, też macie ochotę? Tak. Jesteśmy już bardzo głodne. No to się wspaniale składa. Proszę bardzo, powinno wam starczyć. Dziękujemy bardzo. To ja dziękuję. Życzę wam smacznego. Dziękujemy. Tak, tylko żebyście wiedziały, na dole sprzedają pyszne hamburgery. Sama już tam jadłam. Były przepyszne. No to właśnie tam pójdziemy. Dziękujemy pani. A co wy na to, że te hamburgery zjemy w parku dla psów? Wtedy Puszkowi nie będzie się nudziło. Podczas gdy my będziemy się delektować hamburgerami. Okej, zgadzam się. Świeże powietrze nam dobrze zrobi. Też się zgadzam.
Basia, a co jest tu grane? Nie wiem. Tyle ludzi, co? Wiecie co? Ja się dowiem. Zapytam. Proszę, popilnujcie w tym czasie Buszka. Okej. Ja przepraszam, że przeszkadzam. Nie przeszkadzasz, akurat nie kręcimy. To dobrze, bo mam pytanie. Co to za impreza? Aha, tu dzisiaj odbywają się zawody psów. Każdy pies może brać udział. Naprawdę? Każdy pies może uczestniczyć? Tak o, po prostu? Tak jakby. Potrzebne nam są tylko dane. Rasa, imię, data urodzenia i tak dalej. No, żeby na końcu wiedzieć, kto wygrał. Potrzebne nam są dane od psa i właściciela. Zaraz będę z powrotem! Ludzie, to zawody psów! I nie było trzeba się zameldować. Potrzebne nam są tylko dane. O, musicie koniecznie w tym uczestniczyć. No to chodźmy do tej pani, żeby im dane podać. Już jestem. A pytanie, komu mam podać te dane? Jeżeli zdecydowałaś się uczestniczyć, to idź tam, do tyłu. Pani czeka i zapisuje dane. Możesz do niej iść. Dobrze, dziękuję. Basia, Kasia, czekajcie na mnie. Idę nas zapisać. Dzień dobry, twój pies też ma w zawodach uczestniczyć? Tak, poproszę. Nazywam się Basia Szymanek, a mój pies Buszek. Ja mam 9 lat, a Buszek, Buszka znalazłam. Dlatego nie wiem, ile ma lat. No dobrze, dziękuję. Najważniejsze dane już mamy. Zawody się zaraz zaczynają. Twojego psa możesz tu koło innych postawić. Dziękuję ci, zaraz zaczynamy. Zrozumiałam. Buszek, no chodź. Ja wiem, że ty te zawody wygrasz. A więc pierwsze miejsce zdobyła Basia z psem Buszkiem! Boże, co? Drugie miejsce zajął Maksymilian i jego pies Oreo! Brawo! O, udało nam się! A trzecie miejsce Janek i Rudy! Chwila, moment, czy ja dobrze widzę? Ta dziewczyna, która zdobyła pierwsze miejsce. Ona jest tą główną postacią w tej nowej książce. Czytałam tą książkę. Fajna. Chcę zrobić sobie z nią zdjęcie. W takim razie ja też chcę mieć z nią zdjęcie. Ja też. A, czy mogę sobie z tobą zdjęcie zrobić? A ja bym też chciała. No dobrze, dobrze. Dwa dni później.
Mamusiu, nie mogę się już doczekać, aż pójdziemy do wesołego miasteczka. Nie wiesz, jak bardzo się cieszę. Tak, ja też się cieszę. Basiu, ty na pewno chcesz, żeby twoje przyjaciółki też poszły z nami. Ale ten bon niestety jest tylko dla 4 osób. Wydaje mi się, że Masza za darmo może wyjść. I Masza też, gdzie? Masza też. Ach, najlepiej sprawdzę. Pisze tu małymi literkami. Dzieci do 2 lat mają wstęp wolny. Ora, Asia i Kasia mogą z nami, bo tata nie idzie. Mamusiu, zadzwonię do nich. Ej, Asiu, jest Kasia też przy tobie? Czekaj chwilę, Kasia. Chodź, Asia chce nam coś powiedzieć. Aha, co jest? Już jest. Macie ochotę jutro na wesołe miasteczko? O, Basiu, nie wiemy. Musimy mamy zapytać. Tak, tak, zapytaj i powiedz jej, że macie wstęp wolny. Ja ten wstęp wygrałam i was zapraszam. Basiu, możemy. Mama pozwoli. Super, ekstra. No to bądźcie koło 8 u mnie. Dobrze? 9 chcemy być w wesołym miasteczku, żeby cały dzień tam wykorzystać. Okej, no to do jutra. Już się cieszymy. Ja też, bardzo. Do jutra. Pa, pa. Następnego dnia. Cześć, dziewczynki. Fajnie, że jesteście. Dzień dobry. No hej, spójrz, co ze sobą wzięłyśmy. O mój Boże, tyle słodyczy. O, i moje ulubione. Możemy już się w drodze częstować. Na drogę z wami się cieszę. Będzie wesoło. Poza tym droga nie trwa długo. No dobrze, dziewczynki, a teraz hop, hop, hop. Siadamy do auta i ruszamy. Nasza też już się nie może doczekać. Tak jak my. O, w końcu jesteśmy. Ta droga wcale nie była taka krótka. Przyznajcie, za to słodycze były dobre. I jak sobie żarty opowiadałyśmy. Mamo, ty wiesz, Muszek nie może z nami iść do wesołego miasteczka. Ale tu w pobliżu jest taki park. Czytałam, dla psów specjalnie. Tam można go oddać i oni się nim zaopiekują. No bo co mamy z nim zrobić, jak z nami nie może wejść? Taka szkoda. Ale tam na pewno będzie mu dobrze, bo tam też są inne psy. O, nie wiedziałam. Ale jeżeli tak trzeba, to go oddamy. Buszek, wiesz, pójdziesz tu do takiego parku. Dla psów tam jest bardzo fajnie. Będziesz się tam mógł bawić z innymi psami. Zobaczysz, spodoba ci się. Ale proszę, obiecaj mi. Żadnych wygłupów. Dziewczynki, wy wiecie, ja za bardzo na kolejkach nie lubię jeździć. Proponuję, ja zaprowadzę Buszka do parku dla psów, potem kupię sobie kawę i zaopiekuję się Maszą. Możecie już po parku same chodzić. Basiu, telefon. Okej, super. No to udanej zabawy. Niedługo się widzimy. Gdyby coś było, przyjdźcie albo dzwońcie. Tak, tak. Asia. Pierwszy raz nasze imiona powiedziała. Masza, powiedziałaś wszystkie nasze imiona. Super, Masza. A teraz chodźmy.